Witam wszystkich. Jeżeli z powodzeniem używacie asystenta Google i działa Wam bez problemu, natomiast problem macie w samochodzie, bo przestaje Wam odpowiadać, pojawiają się na przykład po przyciśnięciu tego dolnego przycisku takie komunikaty, lub jeśli macie Android Auto i zwraca Wam informację, że nie może połączyć się z internetem, a to połączenie macie na pewno, choćby dlatego, że sprawdzaliście je przez przeglądanie stron internetowych i one działają i jednocześnie używacie Janosika, to najprawdopodobniejszym powodem tego, że nie działa prawidłowo Google Assistant, właściwie w ogóle nie działa, jest pewne ustawienie w Janosiku. Bardzo prosta rzecz, którą należy odznaczyć w ustawieniach ogólnych. Na samej górze macie aplikacja i teraz na samym dole, jak przewiniecie, jest coś takiego jak asystent głosowy. I to jest aplikacja, która blokuje całkowicie działanie asystenta Google. Jeżeli macie to włączone, to nie będzie Wam po prostu prawidłowo działał asystent Google. Ja to przetestowałem w 3 różnych telefonach. Zawsze miałem ten sam problem, nie mogłem znaleźć żadnej odpowiedzi w internecie, dlaczego się tak dzieje. I po wielu próbach wyłączania Bluetooth i różnych innych rzeczach doszedłem do tego, że właśnie to przeszkadza asystentowi głosowemu Google w prawidłowym działaniu. Po wyłączeniu tej opcji, zamknięciu aplikacji i ponownym jej uruchomieniu, mówię o Janosiku, wszystko już wraca do normy. Nie ma tego problemu, także polecam. Nie zrozumiałem. No właśnie się odezwał, że nie zrozumiał, a to właśnie Janosik nie zrozumiał. Polecam Wam takie rozwiązanie proste. U mnie to zadziałało w 3 różnych telefonach, w Huawei P9 Lite, w Samsung Galaxy A3 i Samsung Galaxy A50. Polecam.